Witam Państwa 28 marca. Krótkie uzupełnienie w odniesieniu do wczorajszego komentarza wideo. Sporo się w tej chwili dzieje na rynkach. Podaż głównie kreuje wydarzenia. No i w przypadku WIG20 mamy dzisiaj test następnej zapory popytowej 2199-2202. Dla pewnego uporządkowania przypomnijmy sobie wykres skali tygodniowej. Eksponowałem ostatnio znaczenie węzła 2257-67. On słabo działał na rynku, był wielokrotnie, tutaj dochodziło do naruszeń. W końcu, dokładnie dzisiaj, podaż na tyle mocno zaakcentowała swoją obecność, że przetestowaliśmy następne zgrupowanie 2199-2202. Choć też o tym sporo mówiłem, takim równorzędnym, jeśli chodzi o wiarygodność, przedziałem cenowym w odniesieniu do 57-67 jest w tej chwili obszar 2145-2154, wytyczony już na bazie zniesienia 50% całego ruchu wzrostowego. W tej chwili WIG20 znajduje się ponad lokalnym wsparciem 2199-2202. No i obserwujemy dość silną reakcję w tym rejonie. Zobaczmy na wykresie dziennym, co by się musiało wydarzyć, żeby można było stwierdzić, że ten ruch ma jakieś perspektywy. W moim odczuciu przede wszystkim negacja strefy 2259-2264. Bardzo ciekawa strefa w sensie konstrukcyjnym. 14,6, 18,6, 38,2, 61,8. Te zniesienia wypadają w tym pięciopunktowym korytarzu cenowym. No i trzeba obiektywnie stwierdzić, że gdyby udało się pokonać strefę 59,64, to na tej podstawie można by było sądzić, że to odreagowanie się przedłuży. Nawet uwzględniając tutaj możliwość przetestowania, no w tym ujęciu to nawet można stwierdzić, że średnioterminowego wsparcia 2300-2308. To jest podstawowa bariera podażowa na indeksie WIG20. Składa się również z bardzo silnych, bazowych zniesień wewnętrznych 38,2, 61,8 i 23,6 całego ruchu spadkowego. Do tego dochodzi kwestia wielokrotnie przeze mnie eksponowana, czyli porównywanie jakby wielkości bieżącego ruchu względem tych trzech poprzednich korek wzrostowych w trendzie spadkowym. Jak wiemy, one wszystkie mają podobną długość. No i ta symetria gdzieś tutaj nam wypada właśnie w rejonie 2300-2308. I przełamanie takiej strefy równałoby się, no, byłby to po prostu sygnał wskazujący, że ten ruch jest najdłuższym ruchem odreagowującym spośród tych wcześniejszych nieudanych prób, jakie popyt podejmował. Więc byłoby to już takie przełomowe wydarzenie z punktu widzenia chociażby tej techniki overbalance. No na razie mamy tylko reakcję popytu w rejonie 2199-2202. To nie jest jakaś silna zapora popytowa. Do przełamania silnego wsparcia doszło wczoraj. No właśnie to dzisiaj podaż już w pełni dokonała tego dzieła zniszczenia, jeśli chodzi o strefę 57-67. No i ta strefa też może właśnie teraz oczywiście pełnić rolę oporu technicznego, a to z kolei koresponduje z węzłem 2259-64, czyli tą strefą wyznaczoną na bazie bieżącego ruchu spadkowego. Tutaj mamy idealne wzmocnienie, tak zwana analiza wielowymiarowa, wzmocnienie węzła 2257-67, czyli takiego średnioterminowego przedziału cenowego Fibonacciego, który rzeczywiście może teraz pełnić rolę najbliższej liczącej się zapory podażowej. Jest bardzo ciekawie z punktu widzenia techniki prezentuje się w tej chwili sytuacja na indeksie WIG20. Kontrakty. Negacja strefy 2222-27 to również nawiązanie do przebiegu dzisiejszej sesji. Otwarcie z luką Bessy. Na samym wstępie notowań testowaliśmy przedział 22-27. Żadnej reakcji ze strony popytu w zasadzie tutaj nie było. Przełamanie
No i idealnie nam tutaj zadziałał następny węzeł 2190-2195. Punkt zwrotny ukształtował się w tym właśnie korytarzu cenowym. No i na wykresie intradayowym widzimy wspomnianą reakcję popytu na tyle silną, że w tej chwili węzeł 22-27, że w tej chwili, no kilkanaście minut temu, został naruszony. Zobaczymy, jak dalej potoczy się tutaj sytuacja, jaki będzie rozwój wydarzeń na rynku. W moim odczuciu kluczowym, bardzo istotnym intradayowym oporem jest w tej chwili obszar 2245-2250. Tutaj pokazuje jedynie zniesienie 18,6, wypada nam w tym korytarzu. Wypadają inne zniesienia wewnętrzne, silne. I co więcej, no mamy wzmocnienie w postaci tej linii zielonej. Więc tutaj można spodziewać się większej presji ze strony podaży. No, a gdyby popyt, by komu udało się również pokonać węzeł 45-50, no moglibyśmy mówić już wówczas o takim relatywnie silnym intradayowym sygnale technicznym. Na razie pozytywną kwestią w jakiejś mikroskali oczywiście pozostaje to, że popyt uaktywnił się w przedziale 2190-95. Z drugiej strony już wielokrotnie obserwowaliśmy wzrost aktywności popytu na charakterystycznych wsparciach Fibonacciego i potem gdzieś ten impet szybko, czy też te ruchy wzrostowe szybko wytracały swój impet, więc to jest w zasadzie taki punkt odniesienia dla nas, że nie ma tej trwałości w budowaniu ruchów odreagowujących, dlatego warto obserwować właśnie te inicjatywy z punktu widzenia odpowiednio konstruowanych węzłów Fibonacciego, bo jak do tej pory jeszcze ani razu nas ta metoda nie zawiodła w całym tym ruchu spadkowym. Wszystkie korekty zatrzymywały się dokładnie w tych ściśle określonych węzłach cenowych. Zobaczymy, jak będzie tym razem, w którymś momencie, kiedyś dojdzie oczywiście do jakiegoś przełomu. Nie chcę twierdzić, że teraz tak będzie na pewno. No niemniej jednak, jeśli udałoby się wykon pokonać 45-50, byłby to pierwszy stosunkowo silny, intradayowy sygnał techniczny. Z kolei powrót do węzła 2190-95, jego przełamanie, no to sygnał słabości oczywiście. Po raz kolejny znaleźlibyśmy się wówczas poniżej tej linii kanału. Ona tylko została dzisiaj naruszona. To jest pozytywny jakby sygnał, tak, że naruszenie dolnej linii kanału, szybka reakcja ze strony popytu, choć to tylko linia kanału. W każdym bądź razie przełamanie 90-95 to sygnał zapowiadający test następnego zgrupowania, czyli dokładnie węzła 2170-74. Na razie popyt buduje ruch odreagowujący. Indeks DAX. Przypomnienie wykresu tygodniowego. Wczoraj o tym mówiłem. Tutaj akurat nic się nie zmieniło. Mamy cały czas ten przedział, funkcjonuje oczywiście jako kluczowy punkt odniesienia 11645, 11725. A pierwszym pozytywnym sygnałem, korespondującym jakby z tym właśnie testem wsparcia, średnioterminowego wsparcia FIBO, byłoby pokonanie zniesienia 18,6 całego ruchu spadkowego, czyli mniej więcej poziomu 12 060, 12 075. Gdyby taka sekwencja zdarzeń urzeczywistniła się na rynku, to moglibyśmy mówić również o takim pierwszym lokalnym, intradayowym sygnale, krótkoterminowym sygnale technicznym. I wówczas obserwowałbym rynek głównie w odniesieniu tutaj do strefy 12 267, 12 287. Ciekawy węzeł, chociażby dlatego, że w rejonie tego obszaru wypada symetria, tutaj zbudowana na bazie długości tych poprzednich korek. One też są generalnie równe. Niewiele tutaj, niewiele się różnią od siebie te ruchy korekcyjne i też symetria wypada właśnie w rejonie 12267, 12287. Górna linia kanału to może ma mniejsze znaczenie, ale pokonanie takiej strefy świadczyłoby, że ten kreowany ruch wzrostowy jest dłuższym odcinkiem niż poprzednie próby podejmowane przez popyt. Na razie kluczową kwestią pozostaje to, że wydarzenia na DAX-ie rozgrywają się w rejonie ważnego przedziału wsparcia, choć no trudno tutaj w jakiś sposób no eksponować reakcję ze strony popytu. No jest dość enigmatyczna, no niemniej jednak popyt próbuje, podobnie jak w Warszawie,
kreować jakiś ruch odreagowujący. S&P, ogromna zmienność, chwiejność nastrojów, której nie udało się pokonać 38,2 tego pojedynczego zniesienia, o którym Państwu wspominałem, choć większe znaczenie ma według mnie dopiero poziom 2733 i jego przełamanie byłoby sygnałem świadczącym o możliwości utworzenia się na wykresie układu X, A, B, C i D. To D wtedy no, musielibyśmy gdzieś szukać ponad poziomem tak naprawdę 2869. Na razie dla mnie tym wiodącym scenariuszem jest możliwość ukształtowania się układu tego zaznaczonego układu harmonicznego A, B, C i D, a sygnałem, że taki scenariusz najprawdopodobniej urzeczywistni się na rynku, byłoby przełamanie strefy 2533-2540. To jest w tej chwili najbliższe, też również klasyczne wsparcie techniczne, ale tutaj wypada kilka projekcji zniesień wykreowanych, zbudowanych na bazie podfal tego ciekawego układu technicznego, czy też formacji cenowej. Więc zwracam uwagę na węzeł 2533-2540. Utrata tej strefy przez popyt to możliwość przetestowania już średnioterminowego, bardzo silnego wsparcia 2456-2461. To byłby wówczas scenariusz bazowy. Na razie ważną rolę odgrywa pojedyncze zniesienie 78,6 tej właśnie podfali wzrostowej, poziom 2589. No i wspomniana i widoczna na wykresie taka chwiejność nastrojów, przeciwstawne ruchy cenowe. W tej chwili takim sygnałem pozytywnym, krótkoterminowym byłoby pokonanie poziomu 2668, czyli zniesienia, którego wczoraj bykom nie udało się pokonać. Natomiast przełamanie 78,6 to możliwość konfrontacji w tym wymienionym przed momentem obszarze 2533-2540. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.